Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym skupić się na tym, by opowiedzieć Wam o prawidłowym dosiadzie w skoku. Zaprezentuję Wam kolejną propozycję szeregu gimnastycznego, ponieważ szereg gimnastyczny jest to najfajniejsza i najbardziej skuteczna forma poprawiania dosiadu w skoku. Czyli nie dość, że jeździec musi dobrze doprowadzić konia z dobrą energią, aktywnością, i tak samo szybko musi podążać z ruchem konia, właśnie ręki, całego ciała i prawidłowego ułożenia łydki. Więc zapraszam Was do oglądania. Dużo pytań dostaję od Was na temat właśnie dosiadu w skoku i gdzie powinna być tak naprawdę łydka. I tutaj chwilę się zatrzymam, ponieważ prawidłowy dosiad, ułożenie dosiadu jeźdźca w stój, jest zasadą taką, że kostka, kość biodrowa, ramię jest w linii prostej. W stępie, w kłusie, w galopie tak samo powinno się to odbywać. W sytuacji, kiedy skaczemy, mówi się i praktycznie też tak jest, że nasza stopa musi iść tak jakby względem przednich nóg. Czyli koniak się wybija, tak? No to nasza noga jest pod biodrem, my się składamy do półsiadu, ale w sytuacji, kiedy zaczynamy lądować, nasza noga nie może być z tyłu. Nasza noga musi być z przodu, tak jakbyśmy zeskakiwali z murka. Ja to zawsze tak tłumaczę. Pamiętajcie o tym, że prawidłowy dosiad to jest dosiad w równowadze, prawda? Czyli w sytuacji, w której chcemy, by nasz dosiad był podążający i żebyśmy my byli jako jeźdźcy jak najbardziej wygodni dla konia, to w sytuacji, kiedy ja na przykład zabrałabym Wam konia spod Was, to Wy powinniście na proste stopy stanąć na ziemi, bez problemu. Ja zabieram konia, Wy opadacie na stopy. Czyli zasadą prawidłowego trzymania łydki i tej magicznej pięty w dół, jeśli my zaczniemy zbyt mocno cisnąć piętę w dole, to napinamy całą nogę. Cała noga wtedy ucieka nam do przodu i równowaga przerzuca się na tylny łęk i przez to, żeby prawidłowo ułożyć się w półsiadzie, zaczynamy się mocno pochylać i niestety mamy taki efekt, że robimy kaczy kuperek. No i to jest bardzo, ale to bardzo niepożądane. Więc w sytuacji, w której skupimy się na tym, żeby nasza łydka była pod naszym biodrem, nasza stopa była pod biodrem, my nie ciśniemy pięty, tylko śródstopie, czyli najszersza część stopy spoczywa w strzemieniu i też częstym błędem właśnie, szczególnie w dosiadzie skokowym, jest to, że jeźdźcy cisną stopą w dół, tak, cisną stopą na strzemię, pięta mocno idzie w dół i noga wyjeżdża do przodu. I wtedy jeździec podjeżdża do przeszkody z nogami do przodu, galopuje i potem się dziwią jeźdźcy, o kurczę, no mocno galopowaliśmy aktywnie, a koń mi się zatrzymał. Ponieważ ta równowaga była źle rozłożona, cały ciężar ciała był źle rozłożony i najczęściej zwiększy wtedy nacisk na pysk konia, zbyt mocny nacisk na strzemię i nasz środek ciężkości się przesuwa do tyłu, więc to jest niepożądane. Jak już wiemy, gdzie łydkę ułożyć, idziemy do góry. Pamiętajcie, że kolano nie może być zaciśnięte. Częstym i w ogóle dużo osób tak uczy, mimo że fachowa literatura, bardzo tacy uznani w światowym jeździectwie trenerzy mówią o tym, że kolano nie może być zaciśnięte, ponieważ wtedy jak zaczynamy cisnąć kolano, nasza łydka tak naprawdę i noga odchodzi od boku i nasze działanie jest zbyt punktowe. My musimy całą nogą konia obejmować i w sytuacji, kiedy mamy prawidłowo ułożoną łydkę, ułożoną stopę w strzemieniu, tak jak ustaliliśmy, że stopa jest pod biodrem, jest kolano ugięte, udo jest przyłożone prawidłowo, tak, czyli jest dołożone do siodła, ale też nie zaciśnięte, kolano wtedy pięknie układa się przy poduszce kolanowej w sposób prawidłowy. A dlaczego nie możemy cisnąć kolan? Ponieważ wyobraźcie sobie, jak koń jest zbudowany, bo od tego się wszystko zaczyna. W sytuacji, kiedy my zaczynamy cisnąć kolana, tak naprawdę zaczynamy blokować łopatkę. I niektóre konie, jak jeźdźcy się tak zaciskają, zakleszczają się na koniu i te konie, często to właśnie na początkowym etapie treningu jeźdźców występuje, że koń na przykład nie chce iść, się biesi, tak? Nie chce ruszyć do przodu albo jest duży problem z zagalopowaniem, to jest właśnie ten częsty objaw właśnie taki. Czyli tego zaciskania kolan, że koń niekoniecznie ma ochotę. Konie się czują wtedy jak w dziadku do orzechu, tak? Dlatego nasz dosiad musi być leciutki. Obejmujemy,
ale nasze całe ciało musi współgrać z koniem, po prostu tańczyć z koniem, tak? I to jest bardzo ważne. Więc w sytuacji, kiedy jest kolano prawidłowo przyłożone, idziemy do góry. Nasze pośladki muszą być tak jakby podwinięte pod nas. Nie może być kaczy kuperek, nie możemy wypychać brzucha do przodu, tylko chowamy pępek, pośladki rozsiadają się i odcinek lędźwiowy do szyjnego, tutaj musimy być wyprostowani, wyciągamy szyję, barki spadają nam w dół. I to jest prawidłowa postawa. Jak to się ma do skoku? A ma się to tak, że w sytuacji, kiedy doprowadzamy konia do przeszkody, mówi się czekaj na skok, czyli nie możemy się pochylać do przodu przed samym odbiciem albo fule przed już być przygotowani, a dobra, skoczy to. Nie, to jest nieprawidłowe. Czekamy w momencie, kiedy koń się zaczyna wybijać, tak? Przód się unosi, koń się odbija zadem, nasze biodra, i to jest klucz dobrego, prawidłowego podążania z ruchem konia, nasze biodra, cała miednica ma iść z ruchem szyi, tak, z ruchem siodła, czyli tak jakby najprościej tłumacząc, to idziemy za przednim łękiem z ciałem i lądujemy w strzemiona, tak. Co rozumiemy przez lądowanie strzemiona? Właśnie to, że ta noga nasza musi iść względem przednich nóg konia, czyli my musimy iść do przodu, tak jakbyśmy, no nie zeskakujemy pochyleni z łydką do tyłu, prawda? Tylko musimy zeskoczyć na nogi. To tak samo, jakbyśmy zeskakiwali z murka. I wtedy nasze ramiona, nasze podążanie, nasza ręka musi być na tyle elastyczna, że tak jak się często mówi, oddaj rękę, tak? Oddaj rękę, daj rękę do przodu. Tak właśnie, ponieważ jak koń się wybija, zaczyna ciągnąć nos do przodu, wyciąga szyję i my w tej sytuacji musimy z ręką podążyć do przodu. Wyczucie jeździeckie, tak właśnie te szeregi gimnastyczne, które tutaj Wam prezentuję, pozwalają nam tego się nauczyć. Czyli ta, na jednej przeszkodzie będzie Wam ciężko. Wydłużycie mocno proces szkoleniowy swojego ciała, swojej gibkości, swojego timingu. A w sytuacji, kiedy mamy szereg, różne rozwiązania, dlatego ja często wrzucam właśnie o szeregach gimnastycznych, dlatego żebyście widzieli różne opcje, różne kombinacje, różne ustawienia tych szeregów gimnastycznych, bo każdy szereg możemy ustawić bardzo trudny i możemy ustawić łatwy, możemy mocno wymagający, taki, że jeździec już musi być bardziej zaawansowany, a możemy ustawić dla jeźdźca, który rozpoczyna przygodę ze swoim jeździectwem i mobilizujemy go poprzez rozłożenie iluś przeszkód właśnie w szeregu do tego, by jego ciało podążało, żeby jego ręka była bardziej elastyczna. I tutaj w sytuacji, kiedy on się wybija fula, to my musimy szybko reagować, szybko. Czyli uczymy się nawyku. Chcemy wyrobić sobie prawidłowy nawyk. Sami wiecie, no na pewno każdy z Was, ja też miałam nawyki i też oduczałam się wielu rzeczy. Do tej pory mam parę, których nie mogę się wyzbyć. Wiecie, że nawyki najtrudniej się niweluje, czyli najtrudniej je wyrzucić ze swojego jeździectwa. Dlatego ważne jest to, żeby Wasza przygoda jeździecka, jeśli ją rozpoczynacie skokową, była właśnie w taki sposób. Ale jeśli już trenujecie, skaczecie, jeździcie na zawody i czujecie, że macie naprawdę duży problem z dosiadem, to tak naprawdę powinniście w ten sposób trenować. Ja na przykład mam do czynienia często z jeźdźcami, którzy już naprawdę bardzo zaawansowanie trenują i mamy problemy na totalnych podstawach. I pamiętajcie, chcecie jeździć konkursy 120, 130, marzycie o tym, żeby być zawodowcami, nie jesteście w stanie przeskoczyć żadnego etapu. To nie ma czegoś takiego w jeździectwie, że dobra, to już umiem, tego nie umiem, to mi nie wychodzi, to tego nie robię, idę dalej, to mi wychodzi. Owszem, można długo na tym bazować, ale tak naprawdę to będzie Wam przy pierwszej lepszej okazji wychodzić. Więc jeśli chcemy się nauczyć prawidłowego dosiadu, takie propozycje, propozycje szeregów gimnastycznych, propozycje jazdy na kole, na przykład na kawaletkach, jest też bardzo fajnym rozwiązaniem, tak by móc poszerzać swoje umiejętności. I kolejna bardzo ważna sprawa to jest kierowanie wzroku, ułożenie głowy, szyi. Jak już wiemy, jak trzymać stopę, łydkę, kolano, udo, miednicę, cały tułów wiemy, jak już ułożyć. Jesteśmy wyprostowani, czyli nie przegięci do tyłu. Tak, moje pieski i kotki dzisiaj bardzo się wtrącają. No i słuchajcie, wiemy tu o ułożeniu ciała. Dojeżdżamy do przeszkody, kierujemy wzrok daleko za.
patrzymy, musimy mieć takie spojrzenie panoramiczne. To jest bardzo ważne. Czyli nie patrzymy w dół, ojej, muszę skupić się na tych drągach, bo tak naprawdę przez takie patrzenie prowokujemy niestety konia do wycofania się. Koń też tak, mówi się, a koń też tam patrzy, ale to jest prawda. Dlatego w sytuacji, kiedy daleko zapatrzymy, to swoją postawą, swoją całą energią pokazujemy koniowi, że to tam jest kolejne zadanie, nie? Czyli to jest takie, tą pewnością doprowadzamy, tym dalekim prowadzeniem wzroku, dajemy koniowi taką pewność też, tak, w prowadzeniu. Więc bardzo ważne jest to, żebyście myśleli o tym, że wzrok w trakcie skoku, jak się wybijamy, patrzymy dalej, jak jesteśmy w szeregu, albo wiemy, że daleko na wprost mamy kolejną przeszkodę, daleko patrzymy z brodą uniesioną, jak się przeskakujemy i wiemy, że teraz mamy ciasny zakręt, to już patrzymy, wzrokiem szukamy kolejnej przeszkody, tak żeby nasze tutaj ciało, właśnie szyja, wzrok był skierowany na kolejne zadanie. No i niezwykle ważna ręka. Słuchajcie, w trakcie wiele, najwięcej problemów tak naprawdę jest właśnie z trzymaniem wodzy, z prowadzeniem konia w ten sposób i z tym, jak powinna być ułożona ręka. Ja tutaj się chwilę zatrzymam, ponieważ wielokrotnie wiem, że tak uczą, ale uważam, że jest to nie do końca prawidłowe i nie powinno być uczone na tym etapie. Prawidłowo ułożona ręka to jest oczywiście łokieć ugięty, linia prosta od łokcia do kółka wędzidłowego, prawda? W sytuacji, kiedy siedzimy w siodle, mamy w ten sposób, to nasza ręka naturalnie w taki sposób układa się za kłębem, tam, gdzie rozpoczyna się szyja, prawda? Siedzimy. Jesteśmy w ćwiczebnym, jedziemy tak samo. Jesteśmy w półsiadzie i tutaj zaczyna się pojawiać mały zgrzyt, ponieważ dużo trenerów, instruktorów uczy to, że skracamy wodzę w półsiadzie. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ ja nie uczę moich jeźdźców w ten sposób i wiem, że mam o dużo lepsze efekty, jeśli chodzi o właśnie takie uczenie, ponieważ w sytuacji, kiedy wchodzimy w półsiad i skracamy, dojeżdżamy do przeszkody na takich skróconych wodzach, zawsze problem jest taki, że jeździec nie ma jak już oddać wodzy. Albo mocno wysuwa rękę do przodu, prawie do uszu, i to jest nieprawidłowe także w skoku, tak? Ale mamy sytuację, w której właśnie tak mocno wyrzuca i przez to musi iść mocno do przodu ramionami i przez to za bardzo się składa, czyli po prostu mówiąc, wychodzi przed konia. Druga opcja, która o wiele częściej się niestety zdarza, to jest taka, że jeździec ma skrócone wodze w tym półsiadzie i w sytuacji, kiedy dojeżdża do przeszkody, żeby złapać równowagę, cofa rękę. I to jest absolutnie niedopuszczalne, jeśli chodzi o pracę skokową i w trakcie zachowania się w trakcie skoku. Ja uważam i tak uczę od lat i zdecydowanie lepsze efekty są tego i ta ręka staje się bardziej niezależna. Jeźdźcy, którzy nie są uczeni skracania takiego wodzy, jak mają rękę, jak jest, siedzimy, tak jak wcześniej powiedziałam, w pełnym siadzie, tak? Potem wchodzę w półsiad i jak ona się poluzuje, ta wodza, bo czasami tak jest, że jak wejdziemy w półsiad, ponieważ w półsiadzie nasze pośladki, w takim półsiadzie parkurowym, powinny być cały czas nad środkiem siodła. Głównym błędem półsiadu skokowego, czyli takiej pracy skokowej w parkurze, jest to, że jeźdźcy stoją albo tak anglezują. Anglezują w tym półsiadzie, klepią tymi tyłkami w siodło, albo stoją nad przednim łękiem. To jest nieprawidłowe. Nawet zawodowi jeźdźcy tak robią, ale uwierzcie mi, nie można brać z takiego dosiadu przykładu, bo to jest niewłaściwe, bo to jest też, ten środek ciężkości przerzuca się na rękę. Jak się przyjrzycie w takiej sytuacji, kiedy jedziemy półsiadem, ta ręka jest wisząca, ta ręka jest trzymająca pysk, ta ręka jest łapiąca równowagę na wodzy. Dobry półsiad to jest taki półsiad właśnie lekko pochylenie, jesteśmy cały czas nad środkiem siodła, pośladkami i podążamy z ręką. I wtedy ta ręka, jak jest tam, gdzie kończy się kłąb i koń, wchodzimy w półsiad i nam się ta wodza poluzuje, bo czasem tak jest, to wystarczy ją o centymetr skrócić. Ale nie chodzi o to, żeby ją złapać w połowie szyi. Zwróćcie na to uwagę, bo jeśli chodzi o dosiad skokowy, jest to niezwykle kluczowe, bo to jest ważne po prostu w sytuacji, kiedy chcemy prawidłowo konia doprowadzić do przeszkody
i prawidłowo przygotować go do tego skoku i żeby ten skok był efektywny, żeby ten skok był prawidłowy i żebyście mieli możliwość zrozumienia i poczucia tego, w jaki sposób powinniśmy się zachować. Jeśli chodzi o rękę, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Koń wybija się, idzie i nasza ręka idzie po grzywie do przodu. Błędem oddania ręki jest ręka w dół do łopatek, ręka w dół pomiędzy szyję lub ręka tak jakby rozstawiająca na boki. Ręka ma iść malutkie paluszki, nasze dłonie jak mamy zamknięte, kciuki do góry. Nasza ręka tak jakby ma sunąć wzdłuż grzebienia, czyli po grzywie do przodu, po grzebieniu. I wtedy mamy naprawdę komfort tego, że koniowi oddamy rękę. Dążymy do tego, też zauważyliście pewnie niejednokrotnie, że zawodowcy, jeźdźcy, którzy skaczą naprawdę już wysokie przeszkody, często oddają mocno rękę, ale tak naprawdę jak koń chce jeszcze, nosek wyciąga do przodu, to między paluszkami wypuszczamy te wodze, dajemy koniowi ten luz, dajemy mu możliwość rozciągnięcia się maksymalnie. Konie, które nie ufają ręce, to są konie, które niejednokrotnie potrzebowały wyciągnięcia się, potrzebowały tej przestrzeni na wodze, a nie dostały tej przestrzeni, ponieważ nadziały się na rękę lub jeździe cofnął rękę, szarpnął na skoku i w ogóle. Pamiętajcie o tym, to jest tak jak nam, biegniecie, ktoś podstawia haka i po prostu lecicie do przodu. To samo można powiedzieć o koniach, które są trzymane za pysk lub szarpnięte w trakcie skoku. Więc miejcie to na uwadze, że prawidłowość oddania ręki to jest ręka po grzywie do przodu i nasze paluszki, nasze dłonie muszą być na tyle elastyczne, że w sytuacji, kiedy koń potrzebuje ręki, znaczy potrzebuje wodzy oddanej ręki, to między palcami wypuszczamy te wodze i dajemy mu tą możliwość. Tak, tak trochę wygląda, jakby chciała, nie? Dobrze, dobrze, bardzo ładnie, Antosia, teraz. Tak, jedź jeszcze raz, Antosia, dobrze. I ląduj wstrzymiona, Daria, ląduj wstrzymiona. Nie, dobrze. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że taka forma poradnika też Wam się podoba, bo chciałam, nie ukrywam, że chciałam Wam po prostu opowiedzieć i powiedzieć, jak wygląda prawidłowy dosiad w skoku i właśnie na podstawie szeregów gimnastycznych. Tak jak wcześniej powiedziałam, szeregi gimnastyczne jest to niezwykle potrzebna, fajna forma treningu dla jeźdźców i dla koni. Przede wszystkim dająca możliwość rozwoju. Rozwoju jeźdźcowi, rozwoju takiego czuciowego, czyli uczymy jeźdźca czuć, uczymy jeźdźca tego, dobra, wiem, idę, staje się taki luźny. Dobry jeździec charakteryzuje się tym, że nie jest takim drągiem, w sensie myśli, a koń się odbije, lecę, teraz się pochylam. Nie, tylko jeździec, który ma czucie, robi to, po prostu nie zastanawia się, po prostu koń idzie, się dopasowuje, składa się, podąża za ruchem. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, że pomoże Wam zrozumieć, jak wygląda prawidłowy dosiad skoku. Ja tymczasem się żegnam i dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami i zachęcam Was do odwiedzania naszych social mediów. Jak wiecie, nasze Amazonki, które trenują w klubie, też mają swoje TikToki, Instagramy i pokazują codzienność naszej stadniny. Ja także zapraszam Was na jeździectwo bez tajemnic, ale przede wszystkim wchodźcie na nasze sociale Stajnia Iskra, na Instagram, na TikToka, na Facebooka, w których pokazujemy nasze życie w stajni, pokazujemy swoje oferty. Chcemy Was zachęcić do tego, żebyście byli z nami. No i moi drodzy, to na tyle. Dziękuję, że jesteście i pozdrawiam serdecznie.